Jesteśmy po kolejnym sparingu, niestety garbarnia nie pokonała dzisiaj Siarki Tarnobrzeg, uległa jej 1 do 4. Jak ocenisz ten dzisiejszy mecz? Na pewno ciężkie spotkanie, bo też tak naprawdę ten okres przygotowawczy, który gdzieś mamy, daje się nam we znaki. I wczoraj też mieliśmy gdzieś mocną jednostkę treningową, można powiedzieć uzupełniającą po meczu z Tychami. No ale no co, no wymagający rywal, który awansował też z trzeciej ligi, można powiedzieć, mega mocnej tej trzeciej ligi, na pewno gdzieś e, będą liczyć się w, w, w drugiej lidze. I, e, no co, no, nie można tak naprawdę teraz gdzieś oceniać tego sparingu, czy to gdzieś pod względem jakby meczów ligowych. bo bo to jest okres przygotowawczy tutaj, tak naprawdę jeszcze e, może się gdzieś wiele zmienić. U nas też kilku zawodników jest gdzieś kontuzjowanych, e, też tak naprawdę gramy po te 45 minut niektórzy zawodnicy i, e, i tak naprawdę nie ma jeszcze tej świeżości, więc jeżeli to wszystko gdzieś e, się złączy w jedną całość, to wydaje mi się, że, że w meczu ligowym na pewno to będzie zupełnie inaczej wyglądało. W pierwszej połowie zdobyłeś bramkę, byłeś bliski zdobycia drugiej, lecz piłka odbiła się od poprzeczki. Bramka padła po składnej akcji z Patrykiem Mularczykiem. Zaskoczony jestem z tego strzału z prawej nogi, bo, bo gdzieś prawa to raczej do tramwaju, ale no co, no. Bramka strzelona, ale co, co z tego? No tak naprawdę gdzieś przegrywamy to spotkanie 4-1 i to tak y, można powiedzieć, to nie. No i wynik idzie, tak? I to, że Bramka gdzieś jest strzelana, no, na pewno mnie to cieszy, ale, ale tak naprawdę, no, no przegraliśmy 4-4-1 i, i to jest gdzieś takie. Y, Kulejące szczególnie, że, że gdzieś no dużo tych bramek tracimy w tych sparingach i, i meczach nawet ligowych, więc na pewno nad tym musimy popracować. A, a ja mam nadzieję, że, że te strzały, te bramki to, to przełoży się na ligę i że, że wtedy będziemy gdzieś y, cieszyć się z tych bramek, asyst i, i będziemy przede wszystkim punktować. Do inauguracji nowego sezonu, dwa tygodnie, nie możecie się doczekać walki o ligowe punkty? Jak będą najbliższe też dni wyglądały yy, i przygotowania do meczu z Motorem? Znaczy, no, wydaje mi się, że też będziemy powoli schodzić z tych obciążeń, bo, bo gdzieś ten okres no, jest odczuwalny. Szczególnie, że ta pogoda też dawała się we znaki i, i było gdzieś ciężko, ale, no, ale nie można na to gdzieś, nie można na to gdzieś zwalać i tak dalej, bo nie tylko my mamy taką sytuację. Każdy gdzieś trenuje i każdy w tych warunkach musi sobie yy, dawać radę. A... Na pewno czekamy. No, czekamy szczególnie, że, że ta końcówka tamtego sezonu i w ogóle cała druga runda była no, no, w naszym wykonaniu uważam nieudana i e, liczę, że w tym sezonie powalczymy na pewno o coś e, więcej niż, niż, e, niż w tamtym sezonie i, e, i, i pójdziemy krok w przód, bo wydaje mi się, że też e, paru zawodników od nas odeszło, ale też do nas część przyjdzie i, i wydaje mi się, że, że my jako zespół. Musimy tak naprawdę pomóc tym nowym chłopakom się gdzieś zaklimatyzować i przede wszystkim iść w krok w przód jako, jako, jako drużyna, i, no i mam nadzieję, że, że jednak ta szóstka będzie, będzie celem minimum na, na przyszły sezon.